W zadaniu drugim musimy najpierw rozpocząć od rozwiązania nierówności. No to zobaczcie. Na początek ja sobie uporządkuję to, co mam po lewej stronie, czyli najpierw zapiszę wyraz, który ma przy sobie x w drugiej potędze, następnie plus 9, jest to większe bądź równe 0. W kolejnym kroku zamienię to sobie na równanie i wyznaczę pierwiastki takiego równania. Możemy to zrobić na przykład wykorzystując deltę, wówczas a wynosi minus 1 czwarta, b jest równe 0c9, ewentualnie szybciej będzie wówczas, kiedy dziewiątkę przeniesiemy na prawą stronę, oczywiście ze zmianą znaku, a następnie obie strony podzielimy przez minus 1 czwartą. Czyli jeżeli dzielimy przez minus 1 czwartą, to znaczy, że mnożymy przez odwrotność, czyli przez minus 4. Czyli x kwadrat równa się minus 9 razy minus 4, czyli 36. No i teraz zastanawiamy się, jaka liczba, czy też jakie liczby podniesione do kwadratu dadzą nam 36. To będą dwie możliwości. Będzie to albo szóstka, albo minus szóstka. No i gdy mamy pierwiastki, możemy je sobie zaznaczyć na osi liczbowej, zobaczcie. Czyli minus szóstka będzie gdzieś tutaj, tu mamy 6. Patrzymy teraz na znak, czyli mamy znak większy bądź równy, czyli to oznacza, że kółeczka będą zamalowane. Następnie odczytujemy, ile wynosi a. A znajduje się przy x w drugiej potędze, czyli mamy liczbę ujemną, mamy minus 1 czwartą, a to oznacza, że ramiona paraboli będą skierowane w dół. No i zaznaczamy część większą bądź równą 0, czyli to będzie rozwiązanie tej nierówności, czyli to będzie przedział od minus 6 do 6. No i policzmy teraz, ile tutaj będzie liczb całkowitych. Pierwszą liczbą całkowitą, która należy do tego przedziału, będzie minus 6. Następnie mamy minus 5, minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, 0. No i jeszcze dodatnie 1, 2, 3, 4, 5 oraz 6. Szóstkę także wliczamy, ponieważ zauważcie, że tutaj mamy nawias ostry, czyli to znaczy, że szóstka także należy do tego przedziału. No i musimy policzyć, ile tych liczb mamy. 6, 7 plus 6, czyli łącznie tych liczb mamy 13. Spójrzmy teraz na podpunkt B. Tutaj należy najpierw x przenieść na lewą stronę, czyli 1 trzecia x kwadrat odjąć x. To będzie większe, po prostu większe, nie większe bądź równe, tak? Większe od zera. Następnie zamienimy to sobie na równanie, czyli zapiszemy 1 trzecia x kwadrat odjąć x równa się 0. No i znowu. Możemy na przykład tutaj wykorzystać deltę i zapisać, że a to 1 trzecia, b to minus 1, natomiast c wynosi 0. Ale szybciej będzie, jeżeli wykorzystacie tutaj inną metodę. Otóż wyłączycie x przed nawias. Tutaj tej metody nie mogliśmy zastosować, ponieważ zauważcie, że przy dziewiątce x nam się po prostu nie pojawił. Czyli mamy w nawiasie 1 trzecią x odjąć 1 równa się 0. No i teraz tutaj mamy iloczyn, czyli każdy z czynników tego iloczynu przyrównamy do 0. I to będzie nasz pierwszy pierwiastek. A tutaj mamy 1 trzecią x, która jest równa 1. Obie strony dzielimy przez 1 trzecią, czyli mnożymy przez 3. Zatem x wynosi 3 i mamy drugi pierwiastek tego równania. Jako, że nas tak naprawdę interesuje taka nierówność, no to musimy narysować wykres. Może zróbmy to sobie nawet tutaj. Zaznaczymy 0 oraz 3. Kółeczko będzie otwarte. No i teraz a wynosi 1 trzecia, czyli ponieważ a jest dodatnie, to ramiona paraboli są skierowane do góry. Nas interesuje ta część, która będzie większa od zera, czyli ten oraz ten fragment. No i teraz spróbujcie wypisać wszystkie liczby całkowite, które należą do sumy tych dwóch przedziałów, no bo tutaj oczywiście rozwiązaniem możemy zapisać, będzie suma przedziałów, mamy od minus nieskończoności do zera, w sumie od 3 do nieskończoności. No to nie ma możliwości wypisania
wszystkich liczb całkowitych, ponieważ no tu możemy podać minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 i tak dalej. W tę stronę również 4, 5, 6, 7, 1000, 2000 i tak dalej. Zatem tutaj powiemy, że jest nieskończenie wiele takich liczb. W podpunkcie C zacznijmy od uporządkowania tej nierówności, czyli zapiszmy, że mamy 2x kwadrat. Odjąć x i odjąć 10, jest to mniejsze bądź równe 0. W następnym kroku zapiszmy sobie to, co mamy tutaj jako równanie i wyznaczmy pierwiastki tego równania, już tutaj wykorzystując deltę. B to minus 1, c wynosi minus 10. Delta to b kwadrat, odjąć 4 razy a razy c, czyli minus 1 do kwadratu to 1, odjąć 4 razy 2, razy minus 10, czyli mamy 1 na pewno plus 4 razy 2, 8 razy 10, 80, zatem delta wynosi 81. Skoro delta jest większa od zera i jest dodatnia, to obliczmy pierwiastek z delty i wiemy już, że będą dwa pierwiastki. Pierwszy pierwiastek obliczymy ze wzoru minus b odjąć pierwiastek z delty przez 2a, natomiast drugi to minus b dodać pierwiastek z delty podzielić przez 2a. Minus b to będzie 1, odjąć pierwiastek z delty przez 2 razy a, 2 razy 2 to 4, czyli mamy minus 8 czwartych, czyli minus 2. W tym przypadku 1 dodać 9 podzielić przez 4, czyli 10 czwartych. Skróćmy to sobie przez 2, czyli otrzymamy 5 drugich, czyli 2 całe i 1 drugą. No i zaznaczamy to na osi liczbowej, skoro mamy nierówność rozwiązać. Mamy minus 2 oraz 2 całe i 1 drugą. Patrzymy teraz na nierówność. No i nasz znak, tak? To będzie mniejszy bądź równy, czyli to nam mówi o tym, że kółeczka będą zamalowane. Jeżeli chodzi o kierunek ramion paraboli, to musimy odczytać a. A jest równe 2, czyli wiemy, że ramiona paraboli będą skierowane do góry. No i zaznaczamy odpowiednie części. Nas interesuje to, co będzie mniejsze bądź równe 0. Czyli zaznaczmy sobie o tą część, która będzie naszym rozwiązaniem, czyli x należy do przedziału od minus 2 do 2 całych i 1 drugiej. Wypiszmy liczby całkowite należące do tego przedziału, czyli najmniejszą liczbą całkowitą będzie minus 2, następnie mamy minus 1, 0, 1 oraz 2, natomiast 3 już do tego przedziału należeć nie będzie, czyli mamy 2, 4, 5 liczb całkowitych. No i spójrzmy na podpunkt ostatni. Znowu uporządkujmy nierówność, czyli najpierw minus x kwadrat, odjąć x plus 2, jest to większe od zera. Zapiszmy jako równanie. No i rozwiążmy takie równanie, czyli a to minus 1, b minus 1, a c wynosi 2. Delta to b kwadrat odjąć 4ac, czyli minus 1 do kwadratu to 1, odjąć 4 razy minus 1 i razy 2. Minus razy plus da nam wynik na plusie. 4 razy 1 razy 2 to 8, czyli delta jest równa 9. Skoro delta jest dodatnia, no to obliczamy pierwiastek z delty, a pierwiastek z 9 to 3. Mamy dwa rozwiązania. Pierwsze wyznaczymy z takiego wzoru, czyli minus b to będzie 1, odjąć pierwiastek z delty przez 2 razy minus 1, czyli minus 2. Mamy zatem minus 2 przez minus 2, czyli 1. A drugie rozwiązanie to 1 plus 3 przez minus 2. Zatem 4 dzielimy przez minus 2, no i mamy minus 2. Skoro otrzymaliśmy dwa pierwiastki, to musimy zaznaczyć je na osi liczbowej, czyli najpierw minus 2, następnie 1. I patrzymy na znak nierówności. Mamy tylko większe, czyli kółeczko będzie otwarte. No i a wynosi minus 1, czyli ramiona paraboli są skierowane do dołu. No i to sobie zaznaczmy. Nas interesuje ta część, która będzie większa,
czyli ten fragment. No i zapiszmy rozwiązanie nierówności, to przydział od minus 2 do 1. Musimy jeszcze wypisać liczby całkowite z tego przedziału. No i oczywiście minus 2 ani 1 nie należą do tego przedziału, ponieważ tutaj widać, że kółeczka są otwarte, czy też mówi nam o tym nawias okrągły. Zatem minus 2 nie bierzemy pod uwagę, czyli następna tutaj większa to będzie minus 1. Następnie mamy 0, no ale 1 później już także nie podamy, bo widzicie, tutaj mamy nawias okrągły, czyli ta 1 nie należy do naszego przedziału, czyli to oznacza, że tutaj są tylko dwie liczby całkowite.